imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że nasza sprawiedliwość musi być większa od tej, którą mają uczeni w piśmie i faryzeusze. Może się na pierwszy rzut oka wydawać, że to nic niezwykłego. Jednak gdy spojrzymy na lekcję i wskazówki, które tam nam daje święty Piotr, jak konkretnie ta sprawiedliwość powinna wyglądać, to już ta rzecz, to wymaganie może się wydawać ogromne, może się wydawać wymaganiem ponad ludzkie siły. Otóż najpierw czytamy w liście świętego Piotra, w tym fragmencie przeznaczonym na dzień dzisiejszy: bądźcie wszyscy jednomyślni w modlitwie, współczujący, bracie miłujący, miłosierni, skromni, pokorni. Ta część bardzo przypomina wiele fragmentów z listów świętego Pawła. Nie jest ona, można powiedzieć, w Nowym Testamencie niczym niezwykłym. Są to cnoty bardzo często wymieniane, bardzo często się pojawiające. Dlatego też dzisiaj na nich się nie skupimy. Natomiast to, co pojawia się chwilę później, jest już rzeczą dosyć wyjątkową i bardzo ciekawą. Nie oddając złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, byście błogosławieństwo w dziedzictwie otrzymali. A więc mamy nie oddawać złem za zło, mamy wręcz przeciwnie, błogosławić tych, którzy nam złorzeczą. Dlatego, że i my zostaliśmy powołani do tego, żeby błogosławieństwo od Pana Boga ostatecznie otrzymać. Z tego wynika, z tego naszego wielkiego powołania wynika to, że powinniśmy wszystkim błogosławić. Nawet tym, którzy nas prześladują, nawet tym, którzy nam złorzeczą. Cóż to znaczy, że mamy im błogosławić? Czy to znaczy, że mamy im życzyć tego, żeby oni mogli dalej nas prześladować? Żeby oni mogli dalej w swoich złych uczynkach postępować, dalej te uczynki pełnić? Oczywiście nie. Oczywiście chodzi tutaj o coś innego. Człowiek, który błogosławi, jak etymologicznie w języku łacińskim to pięknie widać, bene dicere, dobrze mówi, tak jak złorzeczenie, male dicere, po prostu źle, czy zło mówić. I tutaj nasze słowo złorzeczenie jest bardzo bliskie temu łacińskiemu. Natomiast nasze obecne słowo błogosławieństwo, my już nie słyszymy w nim tego bene dicere, natomiast bardzo możliwe, że to też gdzieś tam jest, to sławieństwo, to ta sława, to jest właśnie mowa, i to błogo to również może się odnosić do pewnego rodzaju dobra. Natomiast w naszych uszach to już tak dzisiaj nie brzmi. Natomiast to benedictio, to dobre mówienie, to jest przede wszystkim, czy w dużej mierze, gdy jest mowa o tym, że mamy błogosławić tym, którzy nam złorzeczą, którzy nas prześladują, to znaczy, że mamy im dobrze życzyć. Cóż to znaczy, że mamy im dobrze życzyć? To znaczy, że mamy im życzyć, aby oni ostatecznie do swojego celu dotarli. Jaki jest ich cel? Oczywiście ich celem jest wieczne zbawienie. Wieczne zbawienie. A więc, aby osiągnąć to wieczne zbawienie, jak najbardziej muszą oni porzucić swoje błędne ścieżki. Ci, którzy tymi ścieżkami błędnymi podążają, muszą je porzucić. Oczywiście ci, którzy grzeszą, muszą swoje grzechy porzucić. Dlatego, jeśli my mamy błogosławić tych, którzy nas prześladują, to znaczy, że mamy życzyć im tego, aby oni wrócili na właściwą ścieżkę. I to może oznaczać również, że zostaną tutaj na ziemi ukarani, że poniosą kary za swoje grzechy, bo czasami taka kara jest potrzebna do tego, żeby człowiek przejrzał, żeby zobaczył swoje błędy, swoje grzechy i się nawrócił. A więc to, że mamy ich błogosławić, tych, którzy nas prześladują, którzy nam złorzeczą, nie oznacza, że mamy tolerować, że mamy akceptować to, że oni coś złego czyną. Wręcz przeciwnie, mamy im życzyć, żeby oni faktycznie się nawrócili. Czy w takim wypadku różni się to błogosławieństwo w ogóle od złorzeczenia? No bo skoro mogę życzyć w ten sposób człowiekowi, żeby on został za swoje grzechy ukarany, jeśli to go do zbawienia doprowadzić ma, to czy to się czymś różni? Oczywiście. Złorzeczenie rodzi się z naszych nieuporządkowanych uczuć, z naszego gniewu, z naszej złości, z naszych pretensji i prowadzi, kieruje się na to, żeby ten człowiek cierpiał, który mi coś zrobił. Błogosławieństwo natomiast wręcz przeciwnie, wyrasta z
miłości. Z miłości, bo chcę naprawdę tego, co dobre dla tego drugiego człowieka i pomimo tego, że zakłada możliwość jego ukarania, jego kary, cierpienia, które ten człowiek powinien w jakiś sposób otrzymać, znieść, które powinien doświadczyć, to jednak ostatecznie prowadzi do tego, co dobre, co piękne, do nawrócenia, do zbawienia, do celu ostatecznego. A więc jest to oczywiście różnica absolutna. Złorzeczenie wyrasta z gniewu, złości, pretensji i prowadzi do złorzeczenia, właśnie do życzenia czegoś złego, a więc do czegoś złego. Natomiast błogosławieństwo wyrasta z miłości i dąży do czegoś dobrego, do celu ostatecznego, pomimo że zakłada możliwość właśnie, a czasami nawet konieczność porzucenia tych ścieżek grzesznych, czy też nawet kary za grzechy. A więc jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby błogosławić tych, którzy nas prześladują, którzy nam złorzeczą. Czytamy dalej. Albowiem kto chce miłować żywot i oglądać dni szczęśliwe, niech pohamuje język swój od złego. Niech pohamuje język swój od złego ten, kto chce oglądać dni szczęśliwe. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ten, kto będzie nad swoim językiem panował, że on będzie tutaj na ziemi wiódł żywot niezwykle szczęśliwy i będzie mu się wiodło i będzie bardzo miło i przyjemnie? Oczywiście nie. Nigdzie Pan Jezus tak nie naucza, że człowiek, który będzie żył zgodnie z Jego przykazaniami, to będzie miał tutaj takie radosne, szczęśliwe i spokojne życie. Raczej wręcz przeciwnie. Pan Jezus zapowiada nam, że gdy nas będą nas zabijali i myśleli, że przez to czynią służbę Bożą, że przez to przysługują się Panu Bogu. Nigdzie Pan Jezus nie zapowiada nam, że tutaj będzie nam na ziemi po prostu jasno, miło i przyjemnie. Cóż więc to znaczy, że ten, kto chce oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga swój język? Jest to mowa o tym, o czym była mowa przed chwilą, czyli ten, kto powściąga swój język, to jest ten, kto błogosławi tych, którzy mu złorzeczą. Ten, kto panuje nad tymi swoimi emocjami i potrafi właśnie również wobec tych, którzy sprawiają mu ból i cierpienie, błogosławić im w swoim duchu, no i ostatecznie również w swoich słowach. Ten prawdziwie powściąga swój język. On będzie oglądał dni szczęśliwe nie w tym sensie, że wszystko mu się powiedzie, tylko w tym sensie, że on nawet pośród największych prześladowań zachowa spokój, zachowa radość. Tak jak ci pierwsi chrześcijańscy męczennicy, którzy z radością, z błogosławieństwem na ustach właśnie potrafili iść na śmierć. I oni nawrócili te całe pogańskie rzesze, cały pogański Rzym w wielkim uproszczeniu. Właśnie ich przykład, ich krew, ich oddanie, ich błogosławieństwo, właśnie to, że oni potrafili błogosławić tych, którzy im złorzeczyli, którzy ich na śmierć prowadzili. A więc ten, kto pohamuje swój język, ten, kto potrafi błogosławić tych, którzy mu złorzeczą, on będzie oglądał dni szczęśliwe, bo dla niego każdy dzień będzie szczęśliwy, nawet ten najtrudniejszy, nawet ten najbardziej przepełniony cierpieniem. Czytamy dalej w liście świętego Piotra. I któż wam zaszkodzi, jeśli gorliwie dobrze czynić będziecie? Ten właśnie czyni dobrze, kto robi to, o czym przed chwilą mówiliśmy. A jeśli nawet i cierpicie, co dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście. Nawet jeśli coś cierpicie, cierpicie dla sprawiedliwości. Jakże łatwo nam to dzisiaj przychodzi patrzeć na nas, jakbyśmy byli takimi wielkimi męczennikami, jakbyśmy tutaj nie znosili takich wielkich cierpień. Tutaj święty Piotr pisze przecież do chrześcijan, którzy już po części doświadczyli prawdziwych prześladowań. Święty Szczepan jest już zabity, święty Jakub również. Ci chrześcijanie faktycznie doświadczają poważnych prześladowań. Święty Piotr pisze, a jeśli nawet i cierpicie, co dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Tak często, tak łatwo nam to przychodzi, aby patrzeć na nas jako na takich męczenników. Patrzmy tutaj na świętego Piotra, na te jego rady i porównajmy też nas do tych pierwszych męczenników właśnie. Oni potrafili iść na śmierć z radością, z oddaniem, właśnie powściągając swój język, błogosławiąc tych, którzy ich prześladowali. A my doświadczamy tutaj jakichś stosunkowo jeszcze drobnych prześladowań, doświadczamy pewnych trudności i już od razu nie potrafimy właśnie powściągnąć naszego języka. Pojawiają się złorzeczenia, złości, pretensje. Nic dziwnego, że dni szczęśliwych nie potrafimy oglądać, bo nie powściągamy naszego języka, bo od razu widzimy się jako wielcy męczennicy za wiarę, a nie potrafimy spełnić tego prostego przykazania, o którym tutaj święty Piotr mówi. No, prostego przynajmniej teoretycznie, bo jak wiemy, w praktyce już
to takie proste. Nie jest. Pamiętajmy o tych słowach, a jeśli nawet i cierpicie, co dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. A gróźb ich nie lękajcie się, ani nie poddawajcie się trwodze, lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych. A gróźb ich się nie lękajcie. Dokładnie, ten człowiek, który jest zjednoczony z Panem Jezusem, który powściąga swój język, panuje nad sobą, on będzie oglądał dni szczęśliwe, on oczywiście nie ma czego się bać. Nie poddawajcie się trwodze, lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych. Cóż to znaczy, że mamy Pana Jezusa święcić w sercach naszych? Czy można Pana Jezusa jeszcze uświęcić? Przecież On jest absolutnie święty. Otóż oczywiście nie można Panu Jezusowi dodać świętości, natomiast jak najbardziej można Go święcić w oczach tego świata. Gdy my Go uświęcamy w naszych sercach, cóż to znaczy? To znaczy, gdy my jesteśmy częścią Jego mistycznego ciała, gdy my się uświęcamy w ten sposób, faktycznie uświęcamy również część mistycznego ciała Pana Jezusa, Kościoła, w ten sposób również dajemy dobry przykład i można powiedzieć, że właśnie uświęcamy Pana Jezusa w oczach tego świata. Część mistycznego ciała faktycznie realnie się uświęca, nasza dusza realnie się uświęca i w oczach tego świata oczywiście wtedy to też przynosi Panu Jezusowi chlubę, gdy Jego Kościół faktycznie jest święty. I ten, kto powściąga swój język, ten, kto potrafi błogosławić tych, którzy Go prześladują, ten będzie oglądał dni szczęśliwe, zachowa spokój zawsze pośród największych prześladowań, gróźb ich się nie będzie, lękał, trwodze się nie podda i w ten sposób Pana Jezusa uświęci w swoim sercu, jak to pisze święty Piotr. W ten sposób sprawi, że ci poganie, ci prześladowcy będą zadziwieni, tak jak ci pierwsi poganie, rzymscy poganie, którzy byli w szoku, widząc właśnie tych chrześcijan, którzy idą na śmierć, błogosławiąc swoich prześladowców. Tak powinniśmy i my wyglądać i w ten sposób faktycznie właśnie uświęcimy Pana Jezusa w sercach naszych. Dzisiaj prośmy tych dawnych męczenników o wstawiennictwo, żeby oni dali nam siłę do tego, żeby zachować ten spokój w naszym sercu, żeby błogosławić naszych prześladowców. Prośmy o to w trakcie mszy świętej, prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby On pozwolił nam naprawdę się odmienić, pozwolił nam te nasze serca Nim przepełnić, tak żebyśmy potrafili powściągać nasz język, błogosławić tych, którzy nas prześladują i w ten sposób chwałę Jemu przynieść. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.